Myjemy, myjemy i zaraz presentation. V8, 306 koni, wolno sący silnik. Ja wiem, że teraz 300 koni to jest z dwulitrowego silnika, jak nie 400, jak nie 440. Ja wiem, technika jest taka, a nie inna. Ale dźwięku to te dwulitrowe, choćby się zejsrały, to w życiu nie będą miały takie jak tutaj ta. V8. Dobry motorek, wolnosący, naprawdę to jest dobry motorek. Oskar X nawet miał w kombiaku W211 takiego. I ten był zadowolony. Ładnie się idzie, ładnie się idzie. Cudowny egzemplarz, cudownie zadbany. To już gorzej z tym. Ale zobaczcie, kierownica ładnie tutaj ucięta, rzeczywiście ładnie widać, że obszyte. Oj, 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 ładnie. Drewienko, no tak, to są te czasy, w których tak wyglądały oczywiście wnętrza w Mercedesach. Nie jest to nic złego, każdy ma swój styl i też każdy ma swoją jakość. Jest mały monitorek, jest oczywiście automat, no bo Mercedesy wiadomo, że z takiego czegoś słyną, no jakby inaczej, nie no. Auto jest dobre, auto jest fajne, autem jedzie się naprawdę przyjemnie. To jest to, on sam tańczy. Zatańczył. Już przywitałem, Oskar zaprezentował, teraz ja opowiem, bo spotykamy się tu po to, by dowiedzieć się coś więcej o tym egzemplarzu. CLK, Oskar przód, auto już stare, ale jare. Nie gadajmy, stara, nowa, nie dzielmy tego. Wszystkie mają swoje plusy, wszystkie mają swoje minusy i tego się trzymajmy. Ale zobaczcie, jak on wygląda tu, naprawdę wygląda dobrze. Oczywiście cały czas te okulary, ten ryj ze Zola, ale to też daje kunsztu, to też daje kulturę i to też, tak, wszyscy się w tym kochali i niektórzy nienawidzili. Ja osobiście uwielbiam takie stare pepki, uwielbiam. Słuchajcie, właściciel przyjechał do nas, 500 km do nas zapierdalał. I teraz tak, cały zderzaczek Edycja Le Mans, oczywiście auta typowo Le Mans, Mercedes, oczywiście wiadomo, że poszerzane błotniczki, no przecież wiadomo, wiadomo. W tym wypasie mamy 5.0 V8 wolnosący motorek, 306 koni, zapakowane duże, kurwa, ogromne tarcze z dziurkami i widać, że zrobione typowo szprejem, zrobione zaciski pomalowane na złoto i za to naklejeczka od AMG. Dobrze to wygląda, z bliska wygląda patologia, z daleka wygląda jakby były oryginalne. I na tym się skupmy. Zobaczcie ten ładny próg, jak tu sobie delikatnie to wychodzi, delikatnie. On tak bardzo wychodzi, bo tu są takie zaczepy, trochę się pourywały. No ale dobrze jest, przyjdzie lato, będzie silikon, będzie dobrze. Tył jak to tył, wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy loteczkę w kolor oczywiście tego nadwozia. Niektórzy robią czarne, niektórzy przydymiają lampy, ale chciał jak chciał. Jest dobrze, nie ma co gadać. CLK jest na wypasie. Chodź, Oskar, i zobacz. Zobaczcie, zrobione tutaj od AMG całe rureczki. Oczywiście cały customowy wydeszek zrobiony na bujance. Delikatny oczywiście splitterek z tyłu. Nie splitterek, tylko dyfuzorek. Końcówki 100% karbon, a nie gówno, naklejki i kurwa karbon. 100% karbon. Profil auta. I my już zapakowali, my już rzuciliśmy.
czekamy na was. Oczywiście ten odcinek będzie emitowany 2 tygodnie czy tydzień po Wielkiej Orkiestrze, ale my nadal żyjemy, my nadal lecimy w tym tempie. Więc tak, Celka wygląda dobrze, ja lubię sedany, ale też kupeje nie są złe! To powiesz, Oskar? Polotowbyś? Polotowbyś. To polotowbyś, no V8, V8! Silnik, maska! Masunia, silnik... Uff, to jest ciężkie! Zobaczcie, jakie tu są zrobione wypasy! V8! Zobaczcie tą folię aluminiową z piekarnika! Dobrze to zrobione jest zrobione, naprawdę fajnie! Ale powiem wam tak, kawał chuja z tego motoru, nie? No to jest silnik prawdziwy, tu się na to patrzy, nie? Jest tu oczywiście jakaś kapka oleju, ale to nic poważnego, co się mogło stać? Na pewno robili sobie latem jakiegoś grillka i z boku mieli grillka i jakiś tuszczyk z kiełbaski poleciał kurwa na silnik i zapaczką silnik. No kurwa jego macz. Ucha! Ole się zamknęła. Nawiązując do tego fajnego zezolowatego przodu, ten zderzaczek, skupmy się na tym zderzaczku, wygląda naprawdę fajnie. Ma tu takie skrzela, ale to są prawdziwe skrzela, a nie teraz w tych czasach zaślepki skrzelowate. Prawdziwe skrzela. I pora, by przyszła ta dobra dupa Tero, co się zajmie z tyłu tumikami. Ona zrobi test tumików i powiem wam, że warto, bo ta trencherzyna godo naprawdę dobrze. Obli! A pierwódku ta! Kawalit! Mariet! Lotę! Testu! 4 pały! Do sprawdzenia! Lecę na 4 rury. Dam radę! Dam radę! Dobrze, że nie ma tych popcornów. Poczekaj, czekaj! Czekaj, czekaj! Ja pierdolę, tandyta kurwa. Na szybciutko o środku powiem, jak będziemy jechali. Rzućcie okiem, spójrzcie, kierownica ucięta, pełno drewna, sama skóra, dziury w pizdiedza, czy nie wiem, ale ładna taka rączka do tego sowka, ładna ta rączka, ekskluzywna, pięknie! Żegnam się z państwem, mam nadzieję, że stary Mercedesik przypadł państwu do gustu, a ja powiem tak, żegnam się, ciao!